dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam. Kto tam? Ania z firmy BNB prosi odnośnie pana rejestracji na naszej ofercie inwestycyjnej dotyczącej handlu na rynku finansowym. A, BNB Profit, a to tak, to ja wiemy. Bo wie pan co, ostatnio taka sytuacja dziwna była z wami, bo właśnie dzwoniła pani od was. Pani zaczęła... Nie pani Dominika, jakaś tam inna pani już... Nie wiem, teraz, bo wie pan, bo ja zarobiony jestem, ogólnie telefonów dużo odbieram, ale dzwoniła pani też i coś tam zaczęła tłumaczyć o tym handlu automatycznym, o tym robocie, nie? Ale wie pan, strasznie jakby głośno muzyka grała w tle, nie? Ja się zapytałem o tę muzykę, no i pani w ogóle zaprzeczała i tak dalej, nie? I po czym mi się rozłączyła, no to wie pan, takie dziwne to było. Strasznie. Naprawdę dziwnie. No tak, no po prostu zapytałem się, czy jakaś impreza jest tam, prawda, firmowa czy coś, no pani się wzięła i rozłączyła, no trochę niefajnie, wie pan. No, rozumiem, panie Marku. Panie Marku, niech pan nie zorientuje, czy pan jest zaciekawiony takim tematem, żeby zarabiać w taki sposób? No oczywiście, no jak najbardziej, no proszę pana, przecież to jest logiczny, prawda, ciąg myślowy, proszę pana, jestem zainteresowany składem, prawda, wypełniał wniosek, zostawiam dane, proszę pana, nie, gdybym nie był zainteresowany, to bym tych danych po prostu, no, nie zostawiał, no, także jak najbardziej. Dobrze, panie Marku, w taki sposób możemy zrobić w taki sposób, że ja panu po prostu poprowadzę na platformę, tak? Pan to wszystko zobaczy, gdzie pan posiada konta inwestycyjne, tak? Na czym właśnie handlujemy. Zobaczy naszą platformę, pana ze wszystkim informacją zorientuje i właśnie jeśli pan chce zacząć tak współpracę, to możemy i od dzisiaj to wszystko załatwić sobie do pana. Będzie przypięty księgowy, tak, który pan to wszystko może załatwić nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj. No dobrze, no wie pan, odpowiadałoby mi nawet dzisiaj. Spokojnie, także nie ma z tym problemu, tylko prawda tego. Ile to w ogóle zajmie czasu? To całe tłumaczenie i to oglądanie tamtego konta, czy co to tam się robi? No, jak pan nie powiedział, że pan po prostu ze wszystką informacją jest zorientowany, tak? Czyli jaką prowizję pobieramy, tak? No proszę pana, no nie do końca. Proszę pana, jestem zorientowany, no bo ta pani mnie się rozłączyła na... Ostatnio co dzwoniła, to mnie się rozłączyła na początku rozmowy, to ja jeszcze jakby na temat prowizji, podatków i tak dalej, tego wszystkiego, jak to działa, co z czym, prawda, to ja jeszcze nie dostałem informacji, nie? Tylko co pan wspomniała o tym robocie, ale jak to tam działa, to ja nie wiem w ogóle, no i tak dalej. Prawda tego. Okej, w takim razie, panie Marku, troszeczkę opowiem, w jaki sposób odbyła się współpraca. Mamy dwie opcje, tak? Czyli pan może sobie normalnie handlować za pomocą analityka, tak? Czyli manualnie więcej. Będziecie rozrabiać własną strategię, tak, za pomocą której możecie sobie zarobić na jakąś wydarzenie, tak, kupując powiedzmy naftę ropną albo jakiś inny aktyw, tak, i my mamy na platformie dużo aktywów, na których pan mógłby sobie normalnie handlować, te akcje spółek państwowych oraz zagranicznych, tak, pary walutowe, kryptowaluty, metale szlachetne i pan po prostu może wybrać sobie bądź jaki aktyw i handlować na nim, tak? Za pomocą analityka pan po prostu handluje, nie będzie pan nic robić samodzielnie, tak? Jeżeli pan jest osobą nową w tej branży, tak? Pan po prostu będzie przychodzić takie szkolenia, tak? I pan krok po kroku po prostu będzie otrzymywać sobie doświadczenia w tej branży, żeby na koniec po prostu samodzielnie pan by mógł to sobie wszystko załatwić, tak? Czyli samodzielnie handlować. Właśnie druga opcja jest tym, że do pana konta podłączamy system handlu automatycznego, to znaczy sztuczną inteligencję, tak? Ten system automatycznie otwiera i zamyka transakcje na rynku finansowym, analizuje w jaki moment trzeba kupić, tak, i drożej sprzedać, tak, on może handlować po prostu normalnie na różnych aktywach, nie tylko powiedzmy na parach walutowych, może tak samo kupować akcje i automatycznie sobie to wszystko wybiera i dziennie robi
prawie 1000 zleceń, tak, czyli 80 zleceń, 80% skuteczność tego robota, tak? Czyli jeżeli pan otworzy sobie 10 pozycji na rynku finansowym, 8 z tych pozycji będą skuteczne, 2 na straty i w taki sposób skuteczność przykrywa straty i pan sobie zarabia i minimizuje swoje ryzyko, tak? Dziennie pan by mógł sobie normalnie zarobić, jak zwykle nasi nowi klienci zarabiają od 50 do 150 złotych dziennie, tak? Ale to na początek. Żeby zacząć współpracę z naszą firmą, pan musi pierwsze zasilić swoje konto, tak? I z tej kwoty, którą pan zasili, pan już z tego dnia po księgowaniu, tak, kiedy pan księgowy załatwi to wszystko, zaksięguje pana kwotę, prowadzimy tą kwotę na pana konto inwestycyjne i w ten samy moment pan po prostu już zaczyna się handlować, tak, do pana odzwania analityk, ustawia panu albo sztuczną inteligencję, albo po prostu będziecie manualnie razem sobie handlować i w taki sposób. Jeżeli chodzi o współpracę z analitykiem, pobieramy 5% ze skutecznych transakcji pana, czyli kiedy pan sobie zarabia, pobieramy 5%, tak? Jeżeli chodzi o współpracę za pomocą sztucznej inteligencji, pobieramy 2% prowizji ze skutecznych transakcji. No dobrze, no wie pan, jakby wszystko zrozumiałe, tylko jakby jest taki problem, no wie pan, na tego analityka, to ja bym tak za bardzo nie miał czasu, nie? Bo to wiadomo, trzeba usiąść na spokojnie, porozmawiać i tak dalej, ja teraz zarobiony jestem. To po pierwsze, a po drugie, no to nie zawsze też jak mam czas tak po pracy, nie, no to nie zawsze się tak prawda człowiekowi chce, nie, jak się narobi, proszę pana, to ja bym wolał tą opcję, rozumie pan, z tym robotem, czy tam algorytmem, czy tą sztuczną inteligencją, jak to tam zwał, jak zwał, nie, tylko proszę pana, co to jest w ogóle za ta inteligencja, co to jest w ogóle za algorytm, za robotę, no prawda, zwał jak zwał, nie? I jakby ja też nie znam systemu, no nie mam na razie podstaw, żeby temu zaufać. Może pan coś więcej opowiedzieć o tym? No właśnie, panie Marku, już panu powiem, to jest taki system, tak, zrobiony przez naszych analityków, tak, czyli analityki po prostu w swoją wiedzę ten system wsili, tak? I w taki sposób tą sztuczną inteligencję pracuje, tak? Czyli co to właśnie jest sztuczna inteligencja? To jest taka rzecz, która zawsze się rozwija, tak? Czyli jeżeli ona zrobi jakąś pomyłkę, następnego razu ona nie robi pomyłki, tak? I w taki sposób to jest bardzo popularna rzecz teraz, za pomocą której można nie tylko sobie na przykład zarabiać na rynku finansowym, a jakieś inne sprawy po prostu załatwić. Powiedzmy, programisty tak samo dużo korzystają ze sztucznej inteligencji, tak, żeby rozrobić jakiś kod. Tak samo i tutaj. Za pomocą sztucznej inteligencji pan po prostu normalnie może zarobić, tak? I to ten system po prostu jest naprawiony, tak, naszymi analitykami i właśnie pracuje ze skutecznością 80%. To jest normalnie, panie Marku. Oczywiście, że pan po prostu nie może być takiego, że no, na 100% pan sobie zarobi, tak? Oczywiście, że no po prostu nie, to no, po prostu jest niemożliwe. Wie pan, no proszę pana, jakby mi pan teraz wyskoczył z tekstem, że no, sztuczna inteligencja doskonała jest 100% zarobku na każdej 100% z naszej skuteczności, no to bym po prostu pana wyśmiał i by było koniec gadki. No takie rzeczy się nie zdarzają, no bądźmy kurwa realistami, nie? No właśnie, panie Marku. Miesięcznie pan by mógł sobie, ja rozumiem, że pan po prostu ogląda dla siebie to wszystko jako dochód dodatkowy, tak? Czyli no wie pan, no nie wiem skąd pan to wywnioskował, ale po prostu pan powiedział, że nie może poświęcić na to dużo czasu, tak? I właśnie jeżeli pan ogląda dla siebie to jako główny dochód, tak?
bardziej by polecał panu współpracować z analitykiem, tak? Ale pan po prostu potrzebuje czas na to, tak? 2-3 godziny w dzień. No tak, no oczywiście. Jeśli chodzi o współpracę. Jasna sprawa, jeśli że pan na analityka potrzeba właśnie czasu i no właśnie tu się pojawia problem, tak mówiłem wcześniej, no bo no to kolokwialnie mówiąc, no z czegoś trzeba żyć, prawda, coś trzeba robić, no to żyję i robię, no proszę pana, no przecież no nie będę tam bezrobocił, prawda, cały czas, nie? No, może pan po prostu to wszystko normalnie sobie kombinować, tak? Dużo klientów tak samo robią, jak i pan, po prostu dużo klientów są osoby nowe w tej branży, tak, i dużo klientów po prostu pracuje, jakoś to wszystko kombinują i normalnie wszystko idzie, ale gdyby pan po prostu, nie ma czasu, tak, na to, polecam panu jak najbardziej pan handel automatyczny, ponieważ po prostu no pan nie poświęca na to dużo czasu, 15-20 minut dziennie, tak, żeby sprawdzić albo tam wyprowadzić swoje środki na konto bankowe, coś takiego. No dobrze, no wie pan, tam na wyprowadzenie środków tam to się czas znajdzie, nie, to nie ma problemu. Właśnie pan posiada konto inwestycyjne, tak? Bez żadnych pytań może w jakikolwiek dzień, tak, za potrzebą wyprowadzić swoje środki na konto bankowe, ale nasi klienci po prostu... A tak. Przepraszam, musiałem przerwać, miałem ważny telefon od tutaj, prawda, kierownika, że tak powiem. Aha, okej, rozumiem, panie Marku. No właśnie, panie Marku, jak to pana moja propozycja? Czy pan by chciał po prostu sobie zacząć współpracę z naszą firmą? No wie pan, no. I tak generalnie, no to bym chciał, no to ja proszę pana, czemu nie? Jakby to jest, prawda, dla mnie nowa rzecz, nie? Ja tam na przykład, nie wiem jak inni, ale ja tam na przykład próbuję. Lubię próbować, prawda, nowych rzeczy, nie? To zawsze tam jakieś nowe doświadczenie, czy coś, nie? A może się przyda, a może coś z tego wyjdzie, a jak nie wyjdzie, no to na chuj tam. No oczywiście, panie Marku, jeżeli pan no, nie będzie próbować coś nowego, tak, pan nie będzie wiedział po prostu. Tak, no oczywiście, właśnie to chodzi o ten, jak to ja nazywam, cykl, prawda, papieru toaletowego. Trzeba się rozwijać, proszę pana. No, poprzez próbowanie nowych rzeczy na przykład. No i co, panie Marku, spróbujemy? No spróbujemy, no oczywiście, panie, no przecież już spróbujemy. Jak już pan dzwoni, no to spróbujemy. No dobrze, panie Marku, w takim razie niech pan mnie zorientuje, od jakiej kwoty pan by chciał sobie wystartować. A niech mi pan zorientuje teraz, od jakich minimalnych kwot można wystartować. Właśnie, panie Marku, minimalna kwota jest 1000 zł. Ta kwota jest rozrobiona przez naszych analityków, od której i pan sobie może zarobić, tak i firma pobiera swoją prowizję, czyli firma normalnie może zarobić. I od tej kwoty pan może normalnie sobie wystartować i zacząć zarabiać od 50 do 150 zł dzień. 50 zł, tak? Od 50, tak, do 150. 50, nie 500. To dobrze słyszę? Tak. Aha. No, nie mówię, że pan zarobi od razu jakieś złote góry, tak? Czyli jeżeli pan dziennie z tej kwoty będzie zarabiał 500, czyli 50% kwoty inwestowania, to jest nierealnie, panie Marku. Może pan z analitykiem, kiedy będzie współpracował, na jakieś wydarzenia trafi, że cena pójdzie tam do góry, bardzo szybko pan może tam sobie zarobić 50% z tego na spokojnie, tak? Ale takie wydarzenia trafiają nie za bardzo często, nie? No, wiadomo. Wszystko się odbywa w taki sposób, że ten system dziennie panu robię od 10 tak, do 12% od sumy zainwestowań. No, spoko. A, bo widzisz, pan... Aha, dobra. A to pan teraz z innego numeru dzwoni? Przed chwilą pan dzwonił z innego.
Tak, panie Marku, dzwonię z drugiego numeru, ponieważ linia jest wychodząca, tak, i jest to IP telefonia. Jeżeli pan by chciał po prostu zadzwonić naszą firmę, mogę panu wysłać numer infolinii. Żadnych pytań nie mam. Czyli po prostu spoofing, proszę pana. Proszę? Spoofing, tak zwany. A czemu to? No, tak jest? IP telefonia, panie Marku. Wie pan, coś mi to przypomina. Co panu przypomniał sobie? Coś mi to przypomina, proszę pana, dzwonienie z tej IP telefonii, jak to pan określił. No właśnie, panie Marku, żadnych pytań w temu nie ma, ponieważ wszystkie firmy tak pracują, ponieważ IP telefonia jest, no to jest normalna rzecz, tak, żeby dzwonić, żeby taniej troszeczkę płacić za telefonię i tak dalej. No w sumie tak, żeby nie płacić, no spoko, normalne, ale wie pan, różne osoby do mnie dzwonią właśnie ze spoofingowych numerów z IP telefonii, proszę pana, i no tak jak pan teraz dzwoni, no to jest spoko, ale na przykład jak ktoś się podszywa pod kogoś, no to nie jest spoko, no już miałem takie przypadki, nie? Właśnie dlatego się śmieję, że coś mi to przypomina bardzo mocno. No, panie Marku, nie wiem, tam naprawdę panu mogę powiedzieć, że to jest normalna rzecz, tak? Jeżeli pan chce... No nie, proszę pana, no proszę pana. ...kontaktować, no. Pan po prostu może pisać do mnie na WhatsApp lub na jakikolwiek messenger, tak? Ja będę panu odpowiadał, tam nie ma sprawy. Proszę pana, niech pan nie przesadza. Podszywanie się pod czyjś numer telefonu absolutnie nie jest normalną rzeczą. A ja teraz jestem podpiętny pod inny numer? A tego to ja nie wiem, czy ten numer istnieje naprawdę, czy jest po prostu losowo wygenerowany. Jak zechce oddzwonić, to nagle się okaże, że nie ma takiego numeru. Ale wcześniej pan powiedział, że to jest normalne wszystko, jak panu mówiłem. Ja mówię panu, że normalna rzecz jest, że firmy korzystają z IP telefonii, tak? Że dzwonią za pomocą IP telefonii, tak? Ponieważ linia jest wychodząca. I my mamy swoją infolinię, gdzie pan normalnie może sobie zadzwonić i właśnie przeprowadzam na menedżera pana. No dobrze, dobrze, tylko wie pan, no, dzwoni się ze spoofingowych, okej, okay, macie własną infolinię, to czemu by nie załatwić z operatorem darmowych rozmów na normalnej infolinii? No przecież to jest do zrobienia, jako duża firma, no prawda, kolekcjonalnie mówiąc, no biedni nie jesteście, a tak, no to wie pan. No, panie Marku, co panu jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, no co pan tam chce. A w ogóle gdzie wy macie siedzibę? Mamy siedzibę w Bydgoszczy, panie Marku. W Bydgoszczy, A pan to chyba... Właśnie panu odzwaniam z Bydgoszczy, zaraz panu konkretnie dany adres u nas znalazłem. Okej. A w ogóle tak słyszę taki akcent dziwny od pana. Pan nie jest Polakiem, prawda? Tak, jestem z Bułgarii. A, Bułgaria, no coś mi tak zalatuje właśnie. Takim wschodnim bardziej akcentem, wie pan. No właśnie jestem z Bułgarii. Przyprowadziłem się do Polski prawie 2 lata temu, tak? Studiowałem w Poznaniu. Do Polski, panie, kurde, chujowa destynacja, proszę pana, no do tego państwa, z dyktu i kartonu, no, panie. Proszę. No mówię, nie zrozumiałem troszeczkę pana. Mówię, że to jak się pan przeprowadził z Bułgarii do Polski, pan mówi, no to mówię, że no to jest po prostu chujowa destynacja, nie? No, jakby co tu szukać w tym państwie z dyktu i kartonu, proszę pana, no przecież to... Nie, no to bez sensu, panie. No właśnie przeprowadziłem się, ponieważ w Polsce, ponieważ w Bułgarii, no nie mogę normalnie znaleźć sobie pracy, tak? I, jak pan no, może? I tutaj. Dlaczego? No, ponieważ, no mogę, ale po prostu nie taka jest opłacalna. Niech pan zrozumie.
A, proszę pana, no to trzeba szukać do skutku, proszę pana, bo nie wiem, kwalifikacje podnosić, przebranżowić się i tak dalej, proszę pana, możliwości jest multum. Niekoniecznie trzeba na emigrację tam uderzać. Bo lepiej chyba mi się wydaje zostać w swoim kraju. Jako tak, dobrze, wie pan. Panie Marku, niech pan mnie zorientuje, czy chciałby tak? Pan zacząć współpracę z naszą firmą, albo pan po prostu ma jakieś obawy. A dlaczego pan twierdzi, że mam obawy? Nie, no po prostu pan tak pyta, coś tam nie wierzę w to, tak po głosu słyszy, nie? Pan nie wierzy? No nie wiem, czy ma pan... Czy ma pan jakiekolwiek podstawy, żeby mi nie wierzyć? Nie, mówię, że pan nie wierzy w to, że po prostu do pana dzwaniam. Ja nie wierzę, może do tego? Na jakiej podstawie pan nie wierzy? Jaki był proces myślowy, po którym pan nie doszedł wiem, do takich wniosków? No proszę pana. Nie wiem, panie Marku, po prostu... No to pan twierdzi... No to przepraszam bardzo. Słyszę. No to przepraszam bardzo. Pan twierdzi, że ja mam jakieś obawy, no ale prawda, ja zapytany o to, dlaczego to pan nie wie, no to nieprofesjonalne. No, panie Marku, ponieważ pan pyta takie rzeczy podstawowe, jako IP telefonia, po prostu nie wierzę, że ja z IP telefonii korzystam i to jest normalnie? Proszę pana, ja nie jestem jakby tam wtajemniczony w branży. No to ja nie wiem, o co chodzi. No, proszę pana, to może inaczej. Potrafi pan na przykład obsługiwać wózek widłowy? No. No ale potrafi pan czy nie? No myślę, że tak. A miał pan do czynienia z wózkami widłowymi kiedyś na przykład? Kiedykolwiek? No właśnie jestem osobą nową. No właśnie, proszę pana, czyli pan nie miał. I teraz na przykład jakbym posadził pana na wózek widłowy i pokazał tak pobieżnie, to też by pan był zdziwiony, że prawda, to działa tak, a nie inaczej, wygląda tak, a nie inaczej, że to są różne typy, no rodzaje i konstrukcje. No, dlaczego pan się dziwi, że ja mogę nie wiedzieć, co to jest IP telefonia i no jakby, no to jest ta sama sytuacja, wie pan. Okej, zrozumiałem pana. No, w takim razie przepraszam, panie Marku. A spoko, ja się nie gniewam przecież. Może być jakieś jeszcze pytania do mnie, panie Marku? Jakieś pytania jeszcze do pana, już wie. No w sumie nie, ale wie pan, jeszcze taka sytuacja jest, bo akurat jestem w pracy i akurat wpadło mi zlecenie i niestety muszę kończyć. Także musimy się zgadać na jakąś inną godzinę, proszę pana, bo teraz to niestety nie da rady. Panie Marku, to naprawdę zajmuje 2-3 minuty pana czasu, tak? Czyli pan może to wszystko i teraz załatwić, ponieważ z panem już rozmawiamy 20 minut prawie, tak? I myślę, że pan to wszystko może załatwić i teraz, tak? Ale jeśli pan... Nie, proszę pana, ze względu na specyfikę jakby pracy nie mogę tego... prawda, teraz załatwić. No to, że gadamy tam 20 minut, okej, no to nie. Miałem jakby czas ze względu na właśnie specyfikę pracy, jak to się tak powiem, nie? Ale no teraz mi spadło zlecenie, no niestety muszę się zabierać do roboty, bo klienci czekają, a w tej chwili klienci są ważniejsi. No tak, rozumiem, panie Marku. W takim razie niech pan mnie zorientuje, kiedy moglibyśmy z panem skontaktować, żeby... No, więc tak konkretniej na ten temat porozmawiać. Dzisiaj godzina 16, dałoby radę? Dzisiaj godzina 16, tak. I jak po prostu pierwsze zasilenie konta odbyło się przez dział finansowy, tak? Do pana konta będzie przypięty księgowy, tak? I właśnie jeśli umówimy się na 16,
pana od razu przyłączyć na dział finansowy, albo pan wie się, chciałby ze mną porozmawiać. Nie, no to wie pan to od razu na ten dział finansowy, to nie ma się co pierdolić, że tak powiem, nie, no bo już dużo czasu straciliśmy, a nic z tego nie wy... Dobra, nie będę się rozgadywał, bo wie pan, ja to gaduła też jestem, ale no na dział finansowy, najlepiej jak się dział finansowy tam, prawda, odezwie, nie? O tej 16 to tam wtedy z nimi podziałam, bo tak myślę, że pan już mi tam wszystko wytłumaczył. No, wszystko ze swojej strony wytłumaczyłem, tak. Aha. Została mi tylko panu pokazać platformę, na której pan by, no, w razie czego będzie handlował. I właśnie, panie Marku, na przyszłość, gdy pan tak zacznie współpracę z naszą firmą, pan będzie korzystał z komórki albo przez komputer to wszystko będzie robił. Mogę przez jedno i drugie jednocześnie, proszę pana, nie ma problemu z tym. Okej. Dobrze, panie Marku. W takim razie zapisuję pana na 16 i dzisiaj do pana odzwonią z działu finansowego, dobrze? Dobrze, fajnie. A jeszcze ostatnie pytanie, panie Marku, z jakiego banku pan korzysta? A to ma jakiekolwiek znaczenie? No, z polskiego albo z polskiego, jaki bank zagraniczny? Polski. Okej. Nie ma sprawy, panie Marku. W takim razie dziękuję panu za rozmowę, tak? I o 16 godzinie do pana odzwonię. No dobrze, fajnie, to czekam. Dziękuję.